Po raz kolejny organizujemy Mistrzostwa Gminy Głuchołaz w biegu po schodach. Są to otwarte mistrzostwa, startują tutaj nie tylko mieszkańcy gminy Głuchołazy, ale mamy też gości z Nysy, mamy też gości z Prudnika, z innych miejscowości również, nie każdy się przyznaje do tej miejscowości, ale wiemy, że w zasadzie reprezentowana jest tutaj cała Opolszczyzna. Zabawa jest bardzo prosta, mamy nietypowe miejsce jak na Polskę, wszędzie się biegi po schodach zasuwa w wieżowcach, u nas jest to na wolnym powietrzu, mamy ponad 300 schodków w linii prostej. I konkurencja bardzo prosta. Zaczynamy na dole, kończymy na górze. Kto ma najlepszy czas, ten wygrywa. Uczestników zaraz będziemy podsumowywać, ale przygotowaliśmy się na 12 kategorii. Na pewno mamy 10, więc myślę, że średnio mamy tutaj kilkudziesięciu uczestników. Na pewno nie ma setki, ale jest powyżej 50. Wszyscy dają radę, tylko nie wszyscy w tempie, jakim by się im wydawało, że uda się osiągnąć. Okazuje się, że najgorszym odcinkiem nie jest odcinek schodów, tylko to wypłaszczenie zaraz po schodach. Wszyscy są przyzwyczajeni, że przez kilkadziesiąt sekund biegli po schodach, nagle jest odcinek prostej i tam są upadki i w tym roku też były upadki. Jest ich coraz mniej, całe szczęście tych upadków teraz było 3-4. Ale żaden nie był niebezpieczny, wszyscy wstali o własnych siłach, wszyscy uśmiechnięci, czekają teraz na podsumowanie. Współpracujemy cały czas ze szpitalem MSW, zawsze są tutaj panie pielęgniarki, sympatyczne, uśmiechnięte, badamy poziom cukru, badamy ciśnienie. Oprócz tego panie odpowiadają na wszelkie pytania z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Generalnie my jesteśmy tutaj nie po rywalizację, nie po sport, tylko jesteśmy tutaj po zdrowie i tej zasadzie hołdujemy.